Witajcie kochani na internetowej lekcji muzyki. Postanowiłam dzisiaj zrobić dla Was tą lekcję, ponieważ dzisiaj jest Święto Polskiej Plastyki i Muzyki i z tego tytułu przypomnę Wam kilka naszych lekcji muzyki dla najmłodszych, ale także i dla starszych. Kochani, mam nadzieję, że na tej kwarantannie zorientowaliście się już, jak ważna jest muzyka i wyobraźmy sobie teraz, co by było, gdyby nie było YouTube'a, gdyby nie było tego wszystkiego, tej całej muzyki, do której mamy dostęp i której możemy w tym czasie słuchać. Pomyślcie, jak nudne byłoby życie. Wyobraźcie sobie też na przykład filmy bez muzyki. Czym byłby film bez muzyki? Wyobraźmy sobie teraz najbardziej znane filmy, na przykład Gwiezdne Wojny, wszystkie Wasze ulubione kreskówki. Gdyby wyjąć z nich muzykę, co by zostało? Słabo, prawda? Także pamiętajcie, muzyka jest ważna i muzykujmy na co dzień. Jeżeli nie umiecie grać na instrumentach, śpiewajcie, słuchajcie muzyki i przede wszystkim doceniajcie twórców muzyki, którzy dla Was, dla publiczności, dla słuchaczy to wszystko robią. Wierzcie mi, jest to dużo pracy. Spróbujemy przypomnieć sobie kilka zasad dotyczących szczególnie śpiewania, a także zaśpiewamy sobie razem nasze ulubione piosenki z przedstawień szkolnych Szkoły w Sygneczowie, z naszego koła teatralnego i te piosenki, które śpiewamy razem na lekcjach muzyki. A także pokażę Wam fragment przedstawienia muzycznego w wykonaniu Waszych kolegów i usłyszymy ciekawe i fajnie wykonane piosenki na scenie. Dobrze, zacznijmy od początku. Na pewno wszyscy pamiętają, jak śpiewaliśmy razem na lekcjach, chociaż te lekcje nie zdarzają się za każdym razem, ale tych lekcji śpiewania na pewno już było sporo, nawet dla pierwszej klasy. Także przypomnę teraz kilka zasad dobrego śpiewania. Pamiętajcie, że żeby śpiewać, żeby dźwięk wydobyć na zewnątrz, podstawową zasadą jest: otwieramy buzię. Tak się wydaje oczywista, ale nie do końca, bo wiele osób śpiewa tak półgębkiem, czyli nie otwiera buzi, tak trochę tutaj coś lekko rusza ustami, nie wiemy, o co chodzi, jest to niewyraźne, żaden profesjonalista w ten sposób nie śpiewa, więc spróbujemy się nauczyć i rozgrzać nasz aparat mowy. Na początek gimnastyka buzi i języka. Żeby dobrze śpiewać, trzeba wyraźnie wymawiać słowa i samogłoski szczególnie. Spróbujmy teraz rozgrzać sobie ten aparat mowy i śpiewu. No i teraz uwaga, uwaga! Spróbujmy po prostu poruszać ustami tak, żeby te usta i te mięśnie wokół ust, bo też są tutaj mięśnie, rozgrzać. Robimy kilka ćwiczeń. Dziubek do góry, dziubek w dół, w boki. Pewnie wyglądam bardzo zabawnie, no nie? Ok, no to teraz spróbujmy poruszać ustami tak, jakbyśmy gwizdali. A teraz ćwiczenie dobre też dla aktorów, czyli parskanie. Coś przypomina mi to konia. Nie śmiejcie się. To bardzo dobre ćwiczenie na rozgrzanie ust. No, moje usta są już dosyć rozgrzane. Spróbujcie sami. Bardzo dobrze. A teraz spróbujemy poćwiczyć trochę język. I teraz tym językiem wywijamy w różne strony. I la 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 la. Samo mi to śmieszy. Trzeba wszystkie części naszego aparatu do śpiewania rozgrać. A tak, więc także i brzuch. Wiecie, że jest taki mięsień jak przepona, który odpowiednio używany pomaga nam śpiewać, tak żebyśmy nie musieli niszczyć i nadwyrężać naszego gardła. Więc kochani, używamy przepony, mięsień, który znajduje się mniej więcej tu. Więc uwaga, spinamy mięsień tutaj, przeponowy. Próbujemy wstrzymać oddech jak najdłużej i wypuszczamy delikatnie powietrze, czując napięcie właśnie tutaj w okolicach przepony. Uwaga! Teraz spróbujemy zrobić to samo z jakimiś dźwiękami, na przykład delikatnym dźwiękiem A. A.
zaciskamy ten dźwięk bardzo pomału, powoli rozluźniając tą przeponę. I teraz uwaga, spróbujemy pośmiać się trochę. Śmiech będzie nam fajnie tu rezonował i pomoże nam poćwiczyć przeponę. Uwaga! Śmiejcie się, śmiejcie. Dobra, teraz spróbujemy różne głoski. Spółgłoski i samogłoski na przemian. I teraz uwaga, pierwsze ćwiczenie. Babe bibo buby. Moje usta są już bardzo rozgrzane. Babe bibo buby. Coraz szybciej. Babe bibo buby. Teraz ka. Kake kiko kuky. Kake kiko kuky. Pamiętajmy o napięciu brzucha. Kake kiko kuky. Teraz ma. Niedługo dzień matki. Mame mimo mumy. Mame mimo mumy. Mame mimo mumy. F. Fafe fifo fufy. Fafe fifo fufy. Fafe fifo fufy. Dobra, dosyć tych wygłupów. Myślę, że mój aparat mowy jest już rozgrzany. Mam nadzieję, że wasz też. To teraz spróbujemy ćwiczeń głosowych, czyli będziemy już coś śpiewać. Takie proste ćwiczenia wokalne, bo nie wszyscy z was są przecież wokalistami albo będą nimi. Zacznijmy od czegoś łatwego. Spróbujemy na głosce la. La, 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 la. La, 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 la. Teraz wy, spróbujcie. La, 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 la. Świetnie. Dobra, idziemy dalej, do góry. La, 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 la. Teraz wy. La, 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 la. Super, idziemy dalej. La, 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 la. Rewelacja. Słuchajcie, przypominam wam jeszcze o otwieraniu buzi, bo nic nie wyjdzie, jeżeli będziemy robić tak. Ma, 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 ma. Albo przez nos. Ma, 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 ma. Otwieramy buzię tak, żeby a, o i inne głoski były szeroko otwarte. A, o, e, i, u. U jest najmniejsze. Uwaga, jeszcze raz. La, 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 la. Brawo. La, 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 la. 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 Jeżeli coś jest dla was za wysoko, pamiętajcie, żeby podniebienie nad zębami unosić. To nie jest faktycznie możliwe, bo po prostu tam są kości, ale nasza wyobraźnia powoduje, że dźwięk w tym miejscu staje się okrągły i możemy zaśpiewać o wiele wyżej. Uwaga! La, 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 la. Teraz wy. La, 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 la. Super. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Świetnie. Bardzo fajnie. Spróbujmy teraz jakąś melodyjkę. Teraz może coś trudniejszego, żeby i starsi mogli też poćwiczyć. Świeci złote słońce. Dosyć trudne, ale ci ambitniejsi myślę, że sobie poradzą. Jeszcze raz. Świeci złote słońce. No to była już troszkę wyższa szkoła jazdy. Ja się czuję już dosyć rozgrzana. Możecie też spróbować techniki murmuranda. Co to jest murmurando? Murmurando to śpiewanie z zamkniętymi ustami, czyli to, co wam odradzałam na początku. Ale tylko jako ćwiczenie, albo czasem jako technika nawet używana w normalnych piosenkach, jest bardzo fajne. Zamykamy buzię i wydobywamy dźwięk przez nos oraz nasza głowa też będzie instrumentem, będzie takim pudłem rezonansowym, w którym dźwięk będzie się roznosił. No to uwaga, murmurando teraz. Spróbujcie.
Dobrze, kochani, trochę się rozgrzaliśmy, teraz spróbujemy zaśpiewać coś konkretnego. Przypomnę Wam piosenkę o nutce. Piosenkę, którą napisałam ja, słowa, oraz Stanisław Rzepiela, młody polski kompozytor, którego znacie ze szkoły i z naszych spotkań. Napisaliśmy takie przedstawienie dla Was, które wystawialiśmy w szkole, w Krainie Muzyki. Było już 2 razy wystawiane i wygrało kilka konkursów, a także zdobyło różne nagrody. Więc spróbujmy sobie piosenkę z tego przedstawienia, krótka piosenka o nutce. Przypominam, że nutka to jest rodzaj muzycznej litery dla najmłodszych, dla pierwszej klasy, która dopiero zaczęła uczyć się o nutkach. Nuta to symbol, znaczek, który zapisuje dźwięk. To, co słyszymy, a to jest nutka, którą można zapisać w pewnym miejscu na pięciolinii. Im wyżej na pięciolinii jest nutka, tym dźwięk wyższy. Jeżeli nutka będzie na samym dole, będzie to niski dźwięk, na samej górze wysoki. Więc nutka to litera muzyczna i o niej właśnie sobie zaśpiewamy. Nutki mogą być niskie i wysokie, wtedy zależy to, gdzie umieścimy je na pięciolinii, albo też krótkie i długie. I tutaj będą się różnić wyglądem. Najdłuższa nuta to cała nuta, liczona na 4. Bardzo długa nutka. Półnuta jest 2 razy krótsza. Ćwierć nuta to ćwiartka nutki. I ósemki są krótkimi nutami, a jeszcze krótszymi są szesnastki, trzydziestki, dwójki i tak dalej. Kto umie dzielić, ten sobie podzieli to każdą z nich na pół, a liczbę pomnoży, także każda kolejna nutka będzie miała coraz wyższą liczbę poprzednią pomnożoną razy 2. Taka troszkę muzyczna matematyka. Fajna zabawa. Czyli jeszcze w skrócie, nutki mogą być niskie lub wysokie, krótkie i długie. I o tym właśnie jest ta piosenka. Posłuchajcie i nauczcie się, powtórzcie ze mną. Większość z moich uczniów już tę piosenkę zna, więc możemy sobie spokojnie ją razem zaśpiewać. Czasem krótka, to wysoka, to znów niska. Nutka zawsze dźwiękiem tryska. I jeszcze raz. Tak to nutka, tak to nutka. Czasem długa, czasem krótka, to wysoka, to znów niska. Nutka zawsze dźwiękiem tryska. Świetnie, kochani. Myślę, że wszyscy pamiętają tę piosenkę. I do tej piosenki zawsze robimy układ choreograficzny, w którym jedna osoba jest nutką i pozostałe osoby tańczą wokół i trzymają nutkę za ręce. Raz wysoka, to znów niska. Nutka zawsze dźwiękiem tryska. Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do szkoły i będziemy mogli się znowu pobawić wspólnie. Tymczasem zaśpiewajmy jeszcze raz nutkę. Tak to nutka, tak to nutka. Czasem długa, czasem krótka. To wysoka, to znów niska. Zawsze dźwiękiem tryska. Super! No dobrze, idziemy dalej. Puścimy sobie jeszcze jedną piosenkę i spróbujemy tym razem zapiewać o krzyżyku i bemolu. Ta piosenka nazywa się Piosenka dur mol. Krzyżyk to znaczek przypominający hashtag, który powoduje, że nutka, dźwięk, przy którym ten krzyżyk postawimy, podwyższa się odrobinę do góry. Często powoduje to, że melodia, muzyka z takim krzyżykiem, tonacja z takim krzyżykiem brzmi wesoło. Bemol, który wygląda troszeczkę jak odwrócona łezka, powoduje, że dźwięk, przy którym on stoi, obniża się i właśnie często też to powoduje, że melodia staje się smutna. Dlatego słuchajcie piosenki, a w moim przedstawieniu, w naszym przedstawieniu, te znaczki były postaciami. Jedna bardzo wesoła i żywa, a druga smutna i płaczliwa. Uwaga, zaczynamy.
Krzyżyk to jest taki gość, wesoły i ruchliwy dość. Gdy przy nutce go postawić, umie jej poprawić. Choćby wcześniej smutna była, zaraz się rozweseliła. Teraz bemol. Bemol za to kolos mętny i do płaczu zawsze chętny. Gdy go postawić przy nutce, ona zasmuci się wkrótce. Choćby wcześniej w radości skakała, teraz nagle posmutniała. Super! Myślę, że pamiętacie tą piosenkę i waszych kolegów, jak ją wykonywali. Było to naprawdę bardzo fajne i zabawne. Moi drodzy, jeszcze jedna niespodzianka. Teraz obejrzyjcie oraz posłuchajcie nagrania waszych kolegów z konkursu teatralnego, na którym śpiewają piosenkę o dyrygencie. Dyrygent, dla przypomnienia dla najmłodszych klas, to taka osoba, jak na przykład nasz kolega Stanisław Rzepiela, która dyryguje orkiestrą, czyli pilnuje, żeby cała orkiestra grała równo i żeby grała w odpowiednim charakterze, w odpowiednim tempie, odpowiednio głośno lub cicho, czyli ogólnie jest to taki czarodziej, który zarządza całą orkiestrą, bo jak wiecie, w orkiestrze jest bardzo dużo osób, gra w niej nawet 100 lub więcej instrumentów, także jest potrzebna jedna osoba, która całym tym zespołem kieruje, żeby wszyscy byli w jednym i tym samym miejscu. Dyrygent jest bardzo ważną postacią, no i posłuchajcie, ta piosenka właśnie mówi o tym, co robi dyrygent i co potrafi dyrygent. Wyłania się z tej mgły. Pierś wypięta, ważna mina, za uchem jakiś kijek mu tkwi, a z wyglądu przypomina... Pingwina! To nie ptak, choć wygląda tak, nie jest wróżką, choć ma taras wróżką. To nie doradca, ani doradca, to pan dyrygent, to jest syn władca. Gdyby nie miał tego brzuszka! Instrumenty go słuchają, lecz skąd wiedzą, co grać mają. Na pulpicie mają nuty i słuchają się batuty. Instrumenty go słuchają, lecz skąd wiedzą, co grać mają. Na pulpicie mają nuty i słuchają się batuty. Wygląda tak, nie jest wróżką, choć macha różdżką. To nie doradca, ani pan radca, to pan dyrygent orkiestry władca. Ważnym dźwiękiem włada z dźwiękiem zda na wylot warty trumel i prowadzi świat muzyki instrumentów całą furę. Instrumenty go słuchają, lecz skąd wiedzą, co grać mają. Dyrygenta. Brawo też dla Stasia. Rewelacyjna muzyka. Mam nadzieję, że wam się też podoba. Kochani, jak chodzi o dzisiejszą lekcję muzyki, to już tyle. Przypomnieliśmy sobie trochę śpiewu, trochę zasad muzyki i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać na kolejnej lekcji. Do zobaczenia! Aha! Przypomniałam sobie. Bardzo proszę o robienie zadań z muzyki. Przysyłam wam linki do utworów i zadania. Niewiele z tych zadań do tej pory dostałam, więc przypominam wam, bardzo proszę, róbcie te zadania i przysyłajcie na maila nauczycieli. Pa!